I co by pan wtedy zrobił najlepszego, panie Sułku Jedyny? Gdybym miał motor? No właśnie, no gdyby pan miał prawdziwy motocykl. SHL-kę? Tak, SHL-kę. Czy wtedy pojechalibyśmy sobie na wycieczkę do Lasku Wolskiego? Nie, pani Elizo. Dlaczego? Bo pociąga mnie prawdziwie dzikie piękno tego naszego Lasku Wolskiego i tam jest pięknie. Wiem. A jednak wsiadłbym przede wszystkim sam na ten mój nowy motor. No, mówi pan o nim tak, jakby go pan już miał, ten motor. Nie szkodzi, wsiadłbym na niego natychmiast. Wrzuciłbym czwórkę, prawda, tam są tylko trzy biegi. No więc choćby i trójkę, słowo honoru. I co, panie Sułku, co dalej? Następnie rozpędziłbym się jak tylko można. I co wtedy, panie Sułku Jedyny? Cicho, na pierwszym zakręcie wypadłbym z trasy i z całej siły wyrżnąłbym głową w drzewo. Śmierć na miejscu, słowo honoru. O Boże! Nie byłoby co zbierać, koniec, słowo honoru. I po co to wszystko, panie Sułku? No, niech pani nie płacze, żyje na razie. Ujrzałam tę całą scenę niezwykle realistycznie. Ten pęd i ten zakręt śmierci, to okropne, pan jest taki młody. Wiem, nie byłoby co zbierać, pani Elizo. Tak się sprawy mają. Och, panie Sułku Jedynie, niech pan nie opowiada takich rzeczy. Nie usnę dziś za nic. Albo gdybym tak miał samochód. Ojej, boję się, panie Sułku. Jakiś szybki, sportowy wóz. Tylko nie za szybki, boję się o pana. Siadłbym, wrzuciłbym czwórkę i gaz do dechu. No, niech pan tak szybko nie jedzie, błagam pana. Cicho, sprzeciwka nadjeżdżałaby oczywiście ogromna ciężarówka. Nie, niech się pan trzyma prawej, na litość boską. Nie chcę, co mi tam. Ojej. Idę na zderzenie czołowe oczywiście. Ojej. I trach. Ojej. Buch, bodia. Tam piciu, brój, dziala bania. I cisza, spokój, koniec ze mną. Słowo honoru. Boże święty, panie Sułku Jedyny, kocham pana. Cicho, może pani na przykład powiedzieć, kochałam go i to ja. Już i tak po mnie. Boję się. Nie ma czego. Albo gdybym miał po prostu kuchnię gazową. O tak, kuchnia gazowa to wspaniała, praktyczna rzecz. Kupmy ją, panie Sułku, kupmy. Natychmiast odkręciłbym kurek i głowa w piekarni. A to po co, panie Sułku najsłodszy? Nie rozumiem ni w ząb, prawda? Zrozumie pani, jak pani zobaczy. Co zobaczy i co zrozumie? O nie, panie Elizo, ja nie będę chyba długo żył. Rozumiem. Chce pan się otruć gazem? Boże, co za chłopiec. Jaki chłopiec, cicho. No, ma pan niezwykle silnie rozwinięty instynkt śmierci, panie Sułku. Martwię się o pana ukochany. Tylko nieukochany, cicho. Sprawę tę jednak można załatwić moim zdaniem o wiele prościej. Jak to? No tak, po co narażać się na niepotrzebne wydatki? O czym pani mówi? Co pani ma na myśli? No to, że i tak nie stać nas na kuchnię gazową, a tym bardziej na motocykl czy sportowy samochód. No więc co robić? Co robić, pani Elizo? Moim zdaniem wystarczy położyć się wygodnie na szynach kolejowych w naszym ulubionym Lasku Wolskim i spokojnie czekać, aż będzie przejeżdżał pierwszy lepszy pociąg. Który zrobi swoje, tak? Na pewną śmierć mnie pani wysyła, pani Elizo. Nie ma co. Ta masa, którą jest rozpędzony pociąg towarowy, oczywiście zrobi swoje. Wstyd, pani Elizo, narażać mnie na pewną śmierć. I to kto? Pani, która mnie rzekomo... Kocha! Która rzekomo mnie uwielbia i podziwia. I szaleje za panem jak zawsze. A może po prostu niech pani kupi siekierę. Niech pani weźmie zamach, niech mnie pani po prostu łutnie, słowo honoru. No nie, nigdy, panie Sołku, tak. Nigdy, nie. Tak. Nie, zmieńmy temat. No nie zmieniajmy. No już. Tak. No już. No, niech pan nie płacze. To co? No ja tylko chciałam panu pomóc. No co? Sam pan opowiadał te wszystkie okropności o tych wypadkach drogowych i o tym truciu się gazem. Ja tylko dobrze, tam, panie Sułku, z dobrego szczytu. Co? Chciałem tylko sobie sprawdzić. Co pan sobie chciał sprawdzić, jeżeli można wiedzieć? No, chciałem zobaczyć, jak pani... Zareaguję na to wszystko. Na co wszystko, panie Sułku Jedyny? Cicho.
Chciałem ujrzeć, jak pani się zachowa w chwili, kiedy zabraknie pani mnie. Oto mój cel. Och, jak głupia. Jaka ja jestem głupia. No, nie brałam tego tak zupełnie serio. Wobec tego teraz porozmawiajmy serio. Słowo honoru. O czym, panie Słupki? O smutnej chwili, kiedy odejdę z tego świata. Ta chwila się nie zdarzy. Dlaczego, jeżeli można wiedzieć? Nie będę przecież żył wiecznie. Mam chyba prawo nie żyć, co? Ja odejdę pierwszy. O nie zgadzam się. To ja będę pierwszy. Kłócić mi się tu będzie słowo honoru. Cicho, Józy. No, dobrze, panie Słuku. Niech pan odchodzi pierwszy. Niech i tak będzie. I co pani wtedy zrobi? Nie wyżyję chyba ani dnia dłużej. O, kocham pana. Cicho. W takiej chwili kochać mi tu będzie. Założę czarną, długą sukę. Ciekawe, skąd pani taką weźmie? No pożyczę, albo... O, zawinę się w tą kotarę. Nam już firanki nie będą wtedy potrzebne. No, wygląda pani nieźle. I będę szła przez cieniste alejki, cała we łzach. Tego chcę. O to mi właśnie chodziło. I wtedy zapyta ktoś. Może Cypis na przykład? Boże... Kim jest ta urocza nieznajoma, cała spowita we mgłę smutku? Nigdy. Cypis nigdy tak nie zapyta. Słowo honoru. Cicho, już cholera jasna. Chwilowy brak czarnej kotary, w którą spowiła się nasza bohaterka, ujawnił siedzącego w niedbałej pozie na parapecie gajowego Maruchę, który natychmiast przystąpił do złożenia smutnej pani Elizie szczerych, serdecznych i dozgonnych, jak to określił, kondolencji. Kochać mi to będzie. Adam Kreczmar w roli narratora, no i nasi ulubieńcy Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski, w słuchowisku Jacka Janczarskiego 25 lat temu.